Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj w jednym z sadów jabłoniowych w rejonie Białej Rawskiej. Mamy pierwszą połowę sierpnia. No i spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby porozmawiać chwilę o prawidłowym nawożeniu wapniem owoców jabłoni w tej porze roku. Jest to ważny, bardzo ważny zabieg w okresie lata, gdyż wapń jest składnikiem, którego dostarczenie do tych części, na których nam zależy, jest dosyć trudne. Oczywiście można dostarczać wapń i głównie, tak jak wszystkich składników, poprzez korzenie, ale w okresie lata warunki pogodowe nie zawsze pozwalają na skuteczne dotarcie tego składnika, który bardzo mocno decyduje o przechowywaniu owoców, właśnie do tej części, na której nam zależy, czyli do owoców. Szczególnie jest to dosyć trudne, nawet bardzo trudne, w takiej sytuacji, jaką mamy w tym roku, szczególnie na odmianach z grupy Jona Goldów, kiedy, tak jak tu Państwo widzicie, zawiązanie jest na średnim albo nawet mniej niż średnim poziomie, szczególnie w dolnych partiach drzew. Owoców jest niewiele. Ta niewielka ilość owoców przy warunkach pogodowych, ale też ponieważ kwitnienie było dosyć obfite, myślę, że każdy spodziewał się, że będzie dobrze, więc nawożenie okołokwitnieniowe szło do glebowe na normalnym poziomie. No jednak ten niezbyt silne zawiązanie w tej grupie odmian spowodowało z jednej strony właśnie tą małą ilość owoców, ale też bardzo silne bicie w pędy wegetatywne. No i mamy tą sytuację, która jeszcze bardziej utrudnia dostarczenie tego wapnia do owoców. Musimy bowiem pamiętać, że wapń, jeżeli nawet go dostarczamy, a można go dostarczać, bo tutaj nawet w tym sadzie mamy, nie tylko na pewno było stosowanie nawożenie posypowe, ale w okresie bezopadowym, bo jest tutaj system, jest nawadnianie podkoronowe, więc można podawać na przykład saletrę wapniową do gleby. Niemniej jednak przy takiej sytuacji, jaką tu mamy, kiedy przeważają liście w stosunku do owoców, większość wapnia będzie trafiać do liści. Oczywiście wpłynie to pozytywnie i korzystnie na zdrowotność tych liści, ale owoce, które znajdują się pomiędzy tymi liśćmi, gdzie praktycznie tej transpiracji nie ma z owoców, tego wapnia są pozbawione. Stąd też opryskiwanie związkami wapnia w okresie lata jest niezbędne. I jak tutaj powinniśmy podejść teraz w tej drugiej połowie lata? Bo już widzimy, co się dzieje. Widzimy rzeczywiście, że na kwaterach takich jak ta, gdzie owoców jest mało, wiemy na pewno, że będzie tu tendencja do przerastania, czyli do rozcieńczania tego wapnia w owocu, a co za tym idzie, jeszcze gorszych warunków przechowywania, jeszcze gorszego, zwiększonego ryzyka występowania chorób przechowalniczych, większej ilości strat w przechowywaniu, jak też gorszego jabłka w podaży później w miesiącach wiosennych z tego przechowania. Żeby temu przeciwdziałać, proszę Państwa, na pewno trzeba wybrać właściwy nawóz. Na pewno takim standardowym nawozem, które firma Yara poleca od początku praktycznie okresu pokwitnieniowego, jakim jest saletra wapniowa kalcinit, w tej sytuacji nie do końca będzie można, szczególnie w końcówce sezonu, stosować. Można ten kalcinit stosować w odmianach, które w tym roku mocno zawiązały, które z natury są drobne owocowe typu gala, po to, żeby właśnie jeszcze do samego końca próbować walczyć o tą średnicę, szczególnie jeżeli widzimy, że ten owoc jest drobny i ma tendencję być zbyt drobny w okresie zbioru, jak też w odmianach dwukolorowych, gdzie zależy nam na, też przy dobrym zawiązaniu oczywiście, gdzie zależy nam na utrzymaniu tej zielonej zasadniczej barwy skórki i wykształceniu poprzez właściwe nawożenie fosforowe czy potasowe rumieńca, oczywiście przy właściwym układzie potem temperatur dzień-noc w okresie przedzbiorczym, ale chodzi o to, żeby ta zielona barwa skórki nie stwarzała wrażenia po wyjęciu z chłodni takiego owocu przejrzałego. Więc tutaj stosowanie nawozu z azotem w przypadku tego typu odmian przy dobrym zawiązaniu i bardzo dobrym będzie na pewno zasadne. Natomiast tutaj, w takiej sytuacji, jak tu widzimy, gdzie dominują jednak liście na tych drzewach, dominują, biją wilki, bo po prostu nie dość, że na pewno
to nawożenie w okresie wczesnowiosennym no, nie miało gdzie trafić, bo tych owoców jest mniej, więc poszło wegetatywne organy tego drzewa. No, trzeba bardziej się przyłożyć. Co to oznacza? Na pewno musimy wykonywać zabiegi, po pierwsze jadąc wolniej, tak żeby ta ciecz z preparatami wapniowymi dotarła do owoców, czyli większa ilość cieczy, wolniejsza jazda, tak żeby pokryć owoce. Proszę Państwa, wapń nie przemieszcza się z liści do owoców. Jeżeli naniesiemy to na liście, on do owoców nam nie trafi. Dlatego jakość samego zabiegu jest bardzo istotna. Druga rzecz, jeżeli widzimy, tak jak tutaj, że te owoce z racji tej niewielkiej ich ilości na drzewie będą przerastać, powinniśmy wyhamowywać nawożenie azotowe. Również w tym nawożeniu dolistnym, czyli w naszej sytuacji, w naszej ofercie rezygnujemy z kalcinitu i wprowadzamy jarawita stopit i to nawet wcześniej niż my standardowo zalecamy, czyli na 14 i 7 dni przed zbiorem, ale nawet wcześniej już wchodzimy z jarawita stopitem, czyli bezazotowym źródłem wapnia. Jarawita stopit jest to czysty, można powiedzieć aptecznie czysty chlorek wapnia w formie płynnej, zawierający różnego rodzaju substancje, które lepiej przyczepiają preparat do tkanki, powodują, że zmniejszają napięcie powierzchniowe, no i też ta czystość powoduje, że produkt jest bezpieczny, nie trzeba stosować żadnych dodatków. Niektórzy producenci stosują inne formy chlorków wapnia, które ze względu na to, że obawiają się czasami ryzyka, dodają na przykład preparatów aminokwasowych, ale trzeba się zastanowić, czy w tej sytuacji będzie to właściwe. Aminokwasy to jednak jest azot, proszę Państwa, czyli jeżeli my tutaj chcemy zrezygnować z tego azotu, to trzeba pomyśleć, czy nie warto właśnie sięgnąć po taki preparat, który kompletnie nie ma azotu i nie trzeba tych aminokwasów dodawać, czyli tak właśnie jak jarawita stopit. Dawka już o tej porze, mniej więcej my polecamy stosowanie od 5 do 10 litrów na hektar. Im bliżej zbiorów, tym właśnie bliżej tych 10 litrów. Także można, szczególnie jeżeli to jest pogoda słoneczna, gorąca, to bliżej tej 5 litrów na hektar. W końcówce, tuż przed zbiorem, czyli na te 14 i 7 dni, te dwa zabiegi, 10 litrów na hektar. I z doświadczeń naszych wynika też, że zastosowanie właśnie jarawita stopit, szczególnie na odmianach, które ostatnio coraz bardziej popularne są, te czerwono-owocowe, powoduje jakby przyspieszenie uzyskiwania tej barwy, jak też lepsze wysycenie, nasycenie tym kolorem. Także warto o tym też pamiętać i właśnie sięgnąć po ten preparat, szczególnie w końcówce sezonu, w okresie przedzbiorczym. Pomimo, że w tym roku, tak jak wspomnieliśmy, to zawiązanie, szczególnie w grupie Jona Goldów, jest mniej niż średnie, niż przeciętna wieloletnia, to jednak są też sady, są kwatery, które po pierwsze może są na mocniejszych stanowiskach, bądź też nie dotknęły tutaj przechodzące przymrozki, ale też zarówno to mocne stanowisko, jak i program nawożenia realizowany przez sadownika pozwala uzyskiwać taką sytuację, jak mamy tutaj, na tym ligolu. Czyli mamy i mocne zawiązanie, bardzo dobre, jak widzimy, odżywienie, bardzo dobrą kondycję liści, które wskazują na bardzo dobre odżywienie, również azotowe, i jakość tych liści świadczy, że ilość asymilatów tu będzie cały czas produkowana do końca w dużej ilości. W związku z tym już widzimy o tej porze, ta wielkość owoców jest dosyć duża, a jeszcze do zbioru trochę. W związku z tym w takiej sytuacji, mimo że jest to, powiedzmy, odmiana taka dwukolorowa, czyli chcielibyśmy uzyskać tą zieloną barwę podstawowej skórki i czerwony rumieniec, i tak jak mówiłem, wtedy dobrze było tu kontynuować kalcinit, jednak ze względu na ryzyko jakby przerośnięcia tych owoców tutaj, bo przy tej kondycji drzew no jest taka sytuacja się może zdarzyć, wejście ze stopitem, z jarawita stopit, czyli bezazotowym źródłem wapnia, jest jak najbardziej zasadne również w tej sytuacji. Nie czekanie aż do może do ostatnich zabiegów, ale do tych 14 i 7 dni, ale również trochę wcześniej, szczególnie jeżeli będą tu intensywne opady, które
będą przepłukiwać ten dostępny wapń ewentualnie z podłoża, ale przeplatane również, co zapowiadane jest w najbliższych, bo teraz zapowiadają deszcze, ale zapowiadają około 2 tygodni bez opadów, co może powodować, że transpiracja będzie trafiać z wapniem do liści z pominięciem owoców, które będą cały czas rosły. I tutaj ten wapń trzeba regularnie wtedy stosować, nanosić, ale wybieramy bezazotowy wapń, czyli w naszym przypadku Jaravita stopit.